On mówi, w jakim miejscu my jesteśmy. No jak się rzuca butelką w Krystynę Pawłowicz, się postrasza ją, turbowana, poturbowana. Chyba takiego określenia użył jedna z prominentych polityków obozu rządowego. No ale to wstrętna jest dla kogoś, kto się boi, że ona coś tam mówi. No. Bo to mocne słowo zbyt lęcenia, jest gdzieś granica politycznego szaleństwa. Te granice po 16 grudnia wielokrotnie zostały przekroczone. Już jakby nawiązaniu też do tego, o czym rozmawialiśmy tutaj z ojcem dyrektorem. Oczywistym dla mnie jest, że za kolonelem Ujeńskim można powtórzyć, inni szatani są tam czynni. Ale jeżeli ja widziałem w oczach, w zachowaniu, w postawie polityków, tak, Platformy Obywatelskiej, posłów, czasami to jest kadencji, dobry papierek lakmusowy, no, że widać, jakie to bydło. Szaleństwo, no bo kto o zdrowych zmysłach rzuca się opuszczającą Sejm premier polskiego rządu w towarzystwie innych ministrów, wykrzykuje, nagrywa komórkami, krzyczy, że nie pozwoli opuścić Sejmu, czy później się wydziera, że tchórzliwie czmychają pod osłoną nocy. No, o co tym ludziom chodzi? O co tym ludziom chodzi? Czy to są polscy patrioci? Czy to są ludzie, którym dobro Polski leży na sercu? Bo ja jestem, czasami słyszę, że walki frakcyjne młodych ze starymi w Platformie, walka o przywództwo, kto będzie liderem, wszystko to jestem w stanie zrozumieć. Jestem też politykiem, jesteśmy politykami, możemy sobie wyobrazić, że są różnego rodzaju napięcia, no ale jest granica, której się nie przekracza. Tą granicą jest przede wszystkim wizerunek i majestat Rzeczpospolitej, polskiego Sejmu. A co uczyniono z wizerunkiem polskiego Sejmu po 16 grudnia? Te wigilie w kuluarach sejmowych, przy cmentarnych zniczach, przy tradycyjnym pasztecie wigilijnym, te wierszyki, te śpiewy śpiewane z mównicy sejmowej, to całe wariactwo, ośmieszanie. Jedyny plus tego całego nieszczęścia to taki, że Polacy mogli na własne oczy zobaczyć tę całą autokompromitację, jak mówią młodzi ludzie, samozaoranie opozycji. Dziękuję, panie ministrze. To rzeczywiście był obraz, prawdziwe oblicze tych, którzy przez 8 lat Polską rządzili, a teraz nazywają siebie totalną opozycją. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć, co myślą o Polsce i Polakach i usłyszeć na taśmach prawdę. Wtedy mówili z pogardą o tym, co się w naszym kraju dzieje. Mówili, tam padają słowa świadczące o przyzwoleniu na nadużycia, bo kiedy szef CBA Wojtunik rozmawia z wicepremier Bieńkowską i oni wiedzą, że dochodzi do nadużyć. Mówią o nadużyciach, ale nie rozpoczynają żadnych działań, żeby się temu przeciwstawić. To świadczy, że tak wyglądało państwo polskie, tak wyglądała władza. Ona była przeżarta nadużyciami, ona była skompromitowana. Ona była zainteresowana wyłącznie sobą. Budżet państwa. Twierdzono, że budżet nie uniesie na przykład emerytur, na które Polki mogą przechodzić w wieku 60 lat, a Polacy w wieku 65 lat. Dlatego podwyższano wiek emerytalny, tak jak ojciec powiedział, nie konsultując tej operacji ze społeczeństwem, z opinią publiczną. Wniosek o referendum, Zmielony, demonstracja Solidarności potraktowana właśnie w taki bestialski sposób. Nie wpuszczono przewodniczącego związku zawodowego Piotra Dudy do Sejmu. Wówczesny premier Donald Tusk mówił bardzo nieparlamentarnie na temat przewodniczącego Solidarności. A więc oni Polską rządzili w poczuciu bezkarności. Oni Polską rządzili w poczuciu tego, że za nic nie odpowiadają. I teraz podczas okupacji Sejmu znowu udowodnili, że oni uważają, że oni mogą wszystko zrobić i żadne konsekwencje wobec nich nie będą wyciągane. Tymczasem nie ulega żadnej wątpliwości, że złamali zarówno regulamin Sejmu, a więc prawo wewnętrzne, i że powinni odpowiedzieć finansowo za to, co zrobili, jak i złamali przepisy kodeksu karnego, bo niedopuszczenie
marszałka Sejmu do wykonywania jego czynności jest złamaniem artykułu 128 kodeksu karnego, paragraf 3, i to są jednoznacznie określone sankcje karne za takie działania. Wymiar sprawiedliwości powinien się zająć tymi sprawami, dlatego żeby więcej takie wydarzenia się nie powtórzyły, bo to uderza, to właśnie uderza w polską demokrację, to właśnie uderza w autorytet Sejmu, to właśnie uderza w wolę narodu, bo wola narodu powinna być wyrażona i ona była wyrażona w wolnych wyborach, ale oni nie mogą pogodzić się z wynikiem tych wyborów. Oni pewnie chcieliby, żeby było tak, jak już przerabialiśmy kilkakrotnie za czasów III Rzeczypospolitej. Najbardziej, myślę, że charakterystycznym przykładem był AWS, który wygrał wybory, ale potem w zasadzie miał mały wpływ na rządy, bo rządziła Unia Wolności, rządził ten partner, bo to była przecież koalicja AWS Unii Wolności. Prawo i Sprawiedliwość ma przygotowany program. Ten program został poparty przez naród w wolnych wyborach. I my, rzeczywiście, tak jak mówił marszałek Joachim Brudziński, jesteśmy zdeterminowani, żeby ten program wprowadzić w życie. Widzą to Polacy, stąd w sondażach na przykład mamy takie opinie, że jesteśmy wiarygodni, bo my rzeczywiście wprowadzamy te zmiany, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej, te zmiany, które mamy w naszym programie. Dlaczego je wprowadzamy? Dlatego, że mamy odpowiednią legitymację społeczną i dlatego, że uważamy, że te zmiany są jak najbardziej uzasadnione, no chociażby te 500 zł, wsparcie dla rodzin, które mają dzieci. W wakacje, ostatnie wakacje, bardzo wiele rodzin wysłało swoje dzieci na wypoczynek. Dlaczego? Dlatego, że stać było rodziców, żeby wysłać dzieci na wypoczynek. Mówią o tym badania, że ubóstwo wśród dzieci spadło o ponad 90%. No, to jest niewątpliwie wartość. Nie można godzić się z tym, że w Polsce są dzieci, które żyją w ubóstwie. Dzięki programowi 500 zł plus te rodziny zostały z ubóstwa wyrwane. Teraz w roku 2017 będziemy wprowadzać program Mieszkanie Plus, a więc tak, żeby rodziny miały dach nad głową. Kiedy do tego dodamy bardzo niskie bezrobocie, najniższe od 25 lat, 8,2%, no to mamy warunki do tego, żeby... Takie to wszystko dziadostwo z każdej strony atakuje. Słuchaj, to jest niesamowite. Za granicę, żeby tu właśnie decydowali się na swoją przyszłość. Ja mówię, nie, to już on dawał. No. Ja mówię tutaj, wiesz, o tym. To jest olbrzymia wartość. O tej firmie Orange, że jak, proszę ciebie, ktoś 35 zł, proszę ciebie, płaci miesięcznie, to tam taki SMS przychodzi, że płaci regularnie tam do 3-4, bo jak nie będziesz płacił regularnie, to wydłuży się o cykl, czyli o jeden miesiąc. Ale to nie wszystko, ja mówię o oszustwach firmy Orange, bo proszę ciebie, oni 200 zł kary dają. Komu jest podporządkowane, czy możemy sami rządzić u siebie, czy też nie, czy właśnie chodzi o to, żeby przegłosować własną wolę. No widziałaś już tutaj dzisiaj? Myślimy o panu Kaczyńskim, bo pan marszałek powiedział, że to też jedna z osób najbardziej atakowana i cały czas ktoś ma coś do niego, i tylko Kaczyński, Kaczyński. Czy właśnie, czy ktoś, tu myślę pan prezes Kaczyński, chce przeforsować swoją wolę, czy chodzi właśnie o dobre rozwiązania dla państwa, dla Polaków? On reprezentuje, żeby tylko brać, rozumiesz? Nasz program i nasze założenia i w końcu to, co Polakom obiecaliśmy, jest dobre dla Polski, dlatego to forsujemy. On jest nauczony tylko, żeby brać. Wola i determinacja.
nominacja naszego lidera, to po pierwsze nie przetrwaliśmy 8 lat to, opozycji, bo byśmy się rozpadli. Gdyby tutaj Jarosław Kaczyński konsekwentnie po przegranych wyborach w 2007 roku nie zapowiedział, że do władzy wrócimy z jednym warunkiem, pod jednym warunkiem, że będziemy bardzo ciężką pracą i przygotowaniem do tej władzy zasłużymy na głosy Polaków. I będąc w opozycji mogliby... Czy ojciec uważa, że nas nie byłoby stać na takie szopki, czy takie chucpy, jakie urządzała opozycja? Tylko komu z nas, czy ministrowi Błaszczakowi przyszło do głowy, żeby zachowywać się tak, jak zachowywali się politycy opozycji 16 grudnia? Tam, gdzie mieszka, to jak tutaj ten taki siwy Mikołaj mieszkał, już umarł w bloku Grójecka 19, gdzie są te balkoniki, nad dekadą taki klub, no to dziad 400 zł grał. Ty wyobrażasz? Partii rządzącej, przeglądać ich notatki, czy nagrywać, czy wyciągać notatki Tuskowi z biurka i czy blokować mównicę sejmową, albo już mównicę sejmową, ale czy komuś nas przyszłoby do głowy, żeby wedrzeć się za stół prezydialny, uniemożliwić prowadzenie obrad marszałek Kidawie Błońskiej? Nie, myśmy ruszyli w Polskę, spotykaliśmy się z ludźmi, wsłuchiwaliśmy się ich w głosy, zorganizowaliśmy kilka programów, kongresów, rozmawialiśmy z ekspertami, przygotowaliśmy program, wygraliśmy wybory, a teraz go konsekwentnie, jeszcze raz go konsekwencją próbujemy realizować. Ojciec pyta, czy było możliwe powtórzenie głosowania nad budżetem. Otóż odpowiadam, ale anonimowy tłum co dlatego, powoduje, że, co robi, wolą, co prowokuje, zgodnie z regulaminem Sejmu, zgodnie z konstytucją. Sejm stanął się z Warszawy. Skoro opozycja wtedy dążyła za wszelką cenę, przecież oni wręcz, można powiedzieć, marzyli o tym, żebyśmy umówili, a jak prowadzili Jezusa na szafot, bo ona tak się tak modli, światowe agencje prasowe obiegły, ale co one robiły, jak jedna pchnęła Jezusa, to druga musiała to samo dokopnąć. Trzecia śmiała się, a czwarta nadawała, powtarzała. I tak, dlaczego oni się tak w takim tumulcie Jezusa prowadzono, że proszę bardzo, ile przymiotnik jest. Wszystkie. To tylko było możliwe, to wszystko Jezusie mówili. Że my tutaj markujemy prowadzenie obrad w sali kolumnowej, zależy nam na tym, żeby oni wyszli z sali plenarnej, a wtedy wkroczy Straż Marszałkowska i też zostaną zamknięte. Chodziło o to, żeby pracować nad budżetem, żeby dyskutować, zgłaszać uwagi do poprawek. Chodziło o to, aby ten budżet nie został przyjęty. Jest taka modlitwa. Pomysł, żeby robić reasumpcję, nowe głosowanie, to skończyłoby się to tym, że dzisiaj mielibyśmy nieuchwalony budżet. A dla nas jest rzeczą absolutnie priorytetową. Na wiosnę powtarzana jest ta modlitwa i oni kółko to samo mówią, że ja raz tam przechodziłam, tak słucham i słucham. Wszystko w polskiej demokracji żebrać funkcjonuje tak, jak należy. Dlaczego abyśmy mogli żebrać twojego miłosierdzia. Tak. Tak demokracja słowa. Nie polega tak na tym, słowa. Że większość ulega dyktatowi, żeby nie powiedzieć szaleństwu mniejszości. No jakbyśmy wyglądali w oczach naszych obywateli, naszych wyborców, tych, którzy nam zaufali, gdybyśmy nagle zaczęli rejterować przed Platformą Obywatelską czy Nowoczesną i nagle wprowadzać to, co oni mają do zaproponowania. Demokracja polega na tym, że opozycja ma prawo rządzących krytykować, a wymienić rządzących na stanowisku władzy może tylko i wyłącznie przy urnie wyborczej, a nie awanturując się czy blokując pracę polskiego parlamentu. No i tyle. I budżet został przyjęty, kworum było. Wszystkie zarzuty, jakie formułowała opozycja, że nie było kworum, że podstawione osoby głosowały, że nie było możliwości dlatego? Transmitowania tej, że nie publikowaliśmy nagrań, że oni nie mogli uczestniczyć w tym głosowaniu. Wszystkie te zarzuty zostały obalone. No to co usłyszeliśmy? Budżet nielegalny. No to jak nielegalny, to niech nie biorą pensji. Bo skoro jest budżet nielegalny, to dlaczego z nielegalnego budżetu będą pobierali pensje i to za to, że się wałkonili przez ostatnie tygodnie i z polskiego Sejmu uczynili, no można powiedzieć, salę cyrkową. To rzeczywiście tak wyglądało, że oni byli na tyle... No to tutaj masz, jak u Pana Boga, za piecem. Włączeni w tą sytuację, że szukali byle jakiego pretekstu, żeby właśnie zablokować uchwalenie budżetu, że znaleźliby 100 innych pretekstów, byleby tylko doprowadzić do kryzysu. I budżet został uchwalony zgodnie z prawem. Było kworum, a więc budżet trafił do Senatu,
później Senat przyjął budżet bez poprawek, prezydent Rzeczypospolitej budżet podpisał. Sytuacja jest jasna i klarowna. No to jak będziesz bez bagaży, to chyba się wydostanie. Podkreślić, że Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji do badania budżetu polskiego, tak jak i budżetu innych państw. Inaczej by było, gdybyśmy byli w strefie euro. No to wtedy rzeczywiście kłopot by był, ale nie jesteśmy i nie będziemy, póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że jest to dla Polski i Polaków niekorzystne. Wejście do strefy euro oznaczałoby, że stracilibyśmy nasze oszczędności. Straciliby je ludzie, Polacy. A więc sytuacja zresztą gospodarcza w strefie euro jest zła. W związku z tym nie ma sensu wchodzić do strefy euro, która ma olbrzymie wewnętrzne kłopoty. No jesteśmy krajem niepodległym, jesteśmy krajem, w którym rząd prowadzi suwerenną politykę zmierzającą do tego, żeby umocnić pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Ona była słaba. Rząd koalicji PO-PSL na wszystko się godził w imię własnych interesów osobistych, w imię uzyskania stanowiska przez Donalda Tuska. Jak się okazało, potem bez korzyści dla Polski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest zupełnie innym rządem i my konsekwentnie, mimo tych wszystkich działań totalnej opozycji uderzających w rząd poprzez ulice i poprzez zagranicę, my konsekwentnie będziemy realizować program Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni panowie, niedawno rozmawiałem z panem Janem Pietrzakiem. Tak go też pytałem o tą sytuację. Jeżeli mogę, chciałbym może jedno, drugie zdanie, żeby on powiedział, to on wtedy też wspominał o sprawie budżetu, o tym, po co jest ustanawiany budżet. No właśnie o to chodzi. No trzeba teraz pomagać rządzącym ludziom, którzy podjęli się tego zbożnego dzieła, żeby wyprostować polskie sprawy. Zacznijmy od tych finansowych. Dla kogo są pieniądze z budżetu? Jak decydują Polacy? Po co wybrali tę władzę? Kto to ma brać? Czy to mają brać, prawda, kolejne pokolenia cwaniaków, kombinatorów finansowych, prawda, Amber Goldów, czy hazardzistów, bo była taka afera też i tak dalej? Czy to, proszę państwa, czy mają te pieniądze służyć Polakom? To jest kluczowa sprawa. Więc co my mamy robić, żeby Polska była Polską? Po pierwsze, powierzać władzę mądrym i uczciwym ludziom. W ogóle ja na przykład nie przykładam wagi wielkiej do stempla partyjnego. Istotne jest to, że byli mądrzy i uczciwi ludzie, bo tego w Polsce przez ostatnie 20 kilka lat brakowało. Więc to jest pierwszy argument i chwalić Boga, mamy taką teraz władzę, ja ale tak to oceniam. To są kryształowo uczciwi ludzie Polską rządzą, tego jeszcze nie było. I troszczą się o nasz wspólny stan naszych kieszeni, naszych finansów, na co one pójdą. To jest jedna sprawa, a po drugie, sami nie możemy się jakoś prywatne osoby zwalniać z obowiązku troski o Polskę, o swój kraj. Jednym słowem, nie dać się przymulić w razie propagandzie, nie słuchać nic spodzi różnych, które wychodzą na ulicę, udając, prawda, do obrońców demokracji. Jednym słowem, odróżniać fałszerzy od ludzi realnych, istotnych, ludzi prawych, ludzi szlachetnych, ludzi, którzy dążą do naprawy Polski. Co panowie na to? Słowa pana Jana. Bardzo mu dziękujemy za te słowa ja powiem tak, marzy mi się sytuacja, żeby Polska była Polską, żeby w Polsce opozycja, twarda opozycja, będąca krytyczna wobec władzy, patrzyła tej władzy na ręce i mobilizowała ją do jeszcze większej i cięższej pracy, ale żeby była to opozycja, która nie posuwa się do łamania regulaminu, nie posuwa się do łamania prawa, kodeksu karnego, polskiej konstytucji i żebyśmy wspierali się w taki sposób, żeby ludzie od tej polityki się nie odwracali, bo jakby największą stratą czy kosztem wizerunkowym tych wszystkich rzeczy, które miały miejsce po 16 grudnia, będzie to, że ludzie
na których każdej partii politycznej powinno zależeć, czyli ludzie ideowi, ludzie, którzy chcieliby dla Polski zrobić coś dobrego, to będą ze wstrętem od tej polityki się odwracali chyba, a nawet na pewno, że taki był cel też tych działań. To, o czym mówił tutaj na antenie ojciec dyrektor, że ci inni szatani, niekoniecznie wewnątrz naszego kraju, ale i przede wszystkim z zewnątrz, no życzą sobie sytuacji, w której w polskim parlamencie dochodzi do awantur, do burda, może nawet do bijatyk. Życzą sobie sytuacji, w której polski parlament jest okupowany przez grupy ludzi zachowujących się niezwykle brutalnie, agresywnie i wulgarnie. I że sytuacja jest zdestabilizowana, że jest chaos wokół budżetu po to, żeby ci, którzy Polskę przez ostatnie 25 lat traktowali jak swoistego rodzaju kolonię, jako taki pewny rezerwuar łatwych pieniędzy, które można transferować kosztem budżetów domowych przeciętnej polskiej rodziny, no uświadomili sobie, że ten czas się kończy, bo rzeczywiście sobie to uświadomili, że my poważnie traktujemy swoje zobowiązania i dla nas w pierwszej kolejności liczy się interes naszego kraju, naszej ojczyzny, nasze bezpieczeństwo, interesy i również budżety domowe polskiej rodziny, a nie zapewnianie czy osłanianie miliardowych transferów do korporacji finansowych, które, tak jak już mówiłem, traktowały Polskę przez ostatnie dziesięciolecie jak taką dojną krowę, z którą można bez żadnych konsekwencji ograbiać i wyprowadzać tutaj miliardowe zyski. Doświadczenie polityczne marszałka Brudzińskiego moje jest krótsze, no ale niewątpliwie pan premier Jarosław Kaczyński to polityk, który konsekwentnie od początku wolnej Polski działał na rzecz sprawienia, żeby Polska była rządzona w sposób uczciwy, żeby wyeliminować nadużycia, żeby Polska była krajem, który jest szanowany na arenie międzynarodowej. No i poprzez dwukrotne zwycięstwo w roku 2015, poprzez sformułowanie programu, który został przez naród poparty, premier Kaczyński doprowadził do tego, że mamy rząd, który realizuje te wszystkie założenia. Polska dotychczas była krajem, który był dostarczycielem taniej siły roboczej i rynkiem zbytu dla produktów, które powstawały gdzieś poza granicami. Teraz zmienia się. Polska jest krajem, który gwarantuje po pierwsze swobody obywatelskie, po drugie gwarantuje obywatelom to, że mogą korzystać z owoców wzrostu gospodarczego, no i po trzecie jest krajem, w którym nie ma władza, nie przyzwala na nadużycia. I myślę, że tyle wystarczy, żeby można było spojrzeć z optymizmem w przyszłość. A jeżeli do tego dodamy jeszcze wierność tradycji, poszanowanie dla naszej historii, wychowanie w szkołach w poczuciu patriotyzmu, dodamy do tego jeszcze obronę naszej cywilizacji łacińskiej, naszej kultury opartej o fundament chrześcijaństwa, no to myślę, że nic lepszego nie mogło nas spotkać, bo to jest właśnie istotą naszej wspólnoty narodowej, naszej wspólnoty państwowej, żeby zbudować silną pozycję Polski, żeby dać szansę, równe szanse każdemu, każdej Polce, każdemu Polakowi, młodym ludziom na start w dorosłe życie z możliwością zdobycia wykształcenia, z możliwością rozwoju swoich zamierzeń związanych czy to z działalnością gospodarczą, czy to z pracą naukową, w zależności od tego, jakie kto ma ambicje. I zadaniem państwa jest właśnie stworzenie warunków do tego, żeby każdy miał równy start w dorosłe życie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś gośćmi Radia Maryja są pan Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu, i pan Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536-600 i 536-620. No cześć, a jak tam telefon dla działa? Słuchaczy z zagranicy
48, 75, 73, 33. 48, 75, 73, 33. A jak tam się wyszli finansami? No krucha, wszędzie krucha, więc widzisz, no. Ta skatewa była pilować, a nie go tam przeszło. Pan Ocian uciekł, wziął te na boko, tak? No, no. To co, Michał, tam do 23. Radio Maria, bardzo proszę, rozmowy niedokończone. W miarę swoich możliwości. Niech będzie pochwalony. A to oddała ci 400 zł? Teraz i zawsze. Witam serdecznie ojca Grzegorza i zaproszonej gości pana ministra i pana marszałka. Marcin z Morąga. No, a słuchaj, a wiesz co? Halo, halo, prosimy bardzo, panie Marcinie. A może bycie mówić, ja mam do zapłacenia 172. Ja tak bym się odniósł do pewnych słów wypowiedzianych tutaj w audycji telewizyjnej, bo tam było wspomniane też o panu Grzegorzu Schetynie. On tam piastuje dość ważne stanowisko. I pan marszałek ładnie tutaj z tego wybrnął. Myślę, że bardzo grzecznie. Ale ja bym na to spojrzał inaczej. Ja bym spojrzał na to w ten sposób, że my jako społeczeństwo wybraliśmy nie Platformę Obywatelską, żeby zajmowała dalej tak ważne stanowiska, tylko po prostu Prawo i Sprawiedliwość, jako Zjednoczoną Prawicę. I bym prosił, żeby tak na tą właśnie sprawę spojrzeć, bo wizerunek tamtej osoby i wypowiadane jego słowa działania szkodzą naszej ojczyźnie, szkodzą narodowi polskiemu. To jest jedna sprawa. Drugą sprawę to odnośnie tych ordynacji wyborczych, które pan Kaczyński, prezes, zapowiedział. Maksymalnie dwukadencyjność. Tylko, że Trybunał Konstytucyjny miałby rozpatrywać, czy to prawo by jakby nie działało też. No to jest wiadomo, że Trybunał mi się zdaje, tego co mi się tak zdaje, że spojrzał na to w ten sposób, że prawo by się nie działa wstecz, więc działamy tylko, że tak powiem, od dzisiaj i idziemy do przodu. Ja tutaj bym myślę, że powinien być taki nawias, że w tej ustawie nowej takiej odnośnie wyborów, ordynacji wyborczej, że nie powinny startować osoby na to samo stanowisko, które na przykład już piastowały dwie kadencje bądź więcej. Ja mam taki tutaj właśnie przypadek w mojej miejscowości w Morągu. Jest burmistrz, już sporo siedzi na tym stanowisku i w zachowaniu tego burmistrza można wywnioskować, że po prostu to stanowisko mu się należy. Bo był nawet taki właśnie taka sytuacja, że przed wyborami samorządowymi, które miały miejsce 2 lata temu prawie, no to wiceburmistrza usunął na pół roku przed wyborami, a to dlatego podał taki powód, że jest mało kreatywny. No, wszyscy tutaj dobrze wiemy, że po prostu zagrażał mu. To jest takie dwie sprawy. No, szczerze powiem, że jeszcze zgodzenie się na to CETA to takie trochę bolesne dla nas, dla społeczeństwa, bo wiemy, że niesie ogromne zagrożenia. No, w sumie nie rozumiem, czemu się rząd na to zgodził. Nasz ukochany, wymodlony, wypłakany rząd. I panie ministrze, panie marszałku, jeszcze na sercu leży mi ta sprawa tak aborcji. Ja się tak czuję zobowiązany o tym wspomnieć. Pokładam nadzieję w Bogu i w mądrości, jaką dał Bóg panom, że ta sprawa również będzie uregulowana, bo nie możemy się zgodzić na to, aby nasze podatki szły na zabijanie, na mordowanie dzieci. Proszę nie odczuć jakiegoś mojego głosu, nie zrozumieć jako jakiś atak. Nie, po prostu to mówię z troski o dobro naszej ojczyzny, o uświęcenie całego narodu. Ja w tej intencji już niedługo z żoną będziemy rozpoczynać nowennę pompejańską, bo jedną za 3-4 dni kończymy, no więc takie sprawy leżą mi na sercu. Z całego serca pozdrawiam, dziękuję za wszystko, co panowie robicie. Praca jest ogromna, praca jest widoczna i myślę, że pan minister Błaszczak nie złożył tutaj, nie, ale według mojej opinii zalicza się do najlepszych ministrów Rzeczpospolitej Polski. Razem z ministrem Macierewiczem, Ziobro, to nawet może ze mną pójść. A innych bym musiał przeanalizować. Bo ja nie wiem, czy ty byś chciał coś. Z całego serca dziękuję, pozdrawiam. One dadzą pracę, dodają. Bóg Najświętszy błogosławi w tym 2017 roku oraz błogosławieństwo Najświętszej Pani życzę. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Pan Marcin wraca do tematu. Ja pani Danuta, dlaczego pan Grzegorz Schetyna jest przewodniczącym komisji spraw zagranicznych. Ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować Bóg zapłać panu Marcinowi, bo to już po raz kolejny mam przyjemność rozmawiania na antenie Radia Maryja właśnie z panem Marcinem. Dzwonił kilkakrotnie, kiedy byłem tu w Toruniu i kiedy uczestniczyłem w rozmowach niedokończonych. Też bardzo dziękuję za życzenia bożonarodzeniowe, które od pana Marcina otrzymałem. Naprawdę jestem zbudowany. Mógł zapłacić też za modlitwę. Bardzo wiele osób podczas spotkań
mówi, że modli się w intencji tej sprawy, którą chcemy przeprowadzić, a więc tej naszej wspólnej sprawy, tej dobrej zmiany. Jeśli chodzi o stanowiska dla opozycji, był taki dobry obyczaj. Nam zależało na tym, żeby utrzymać dobry obyczaj, żeby się odróżniać pozytywnie od tych, którzy przez 8 lat Polską rządzili. I oni, jak mówił pan marszałek Brudziński w części tej telewizyjnej, na tej telewizji Trwam, oni nie dopuścili do tego, żeby do Komisji do Spraw Służb Specjalnych, myślę tu o koalicji PO-PSL, żeby w tej komisji mógł pracować minister Macierewicz, minister Kamiński. Nie, bo nie. Powiedzieli, że nie, bo nie. Nie zgodzą się na to. My chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której no, prawa opozycji też są szanowane. Ale jak się okazuje, na 11, a gdzie to trafi? Cóż, no, to co wydarzyło się w nocy z 16 na 17 grudnia i potem te tygodnie okupacji parlamentu pokazują, że ta opozycja nie chce współpracować w parlamencie. Parlament jest od tego, żeby rozmawiać, żeby przedstawiać swoje pomysły, koncepcje, rozwiązania programowe. No, chociażby sama nazwa, parlament, to jest miejsce, w którym się rozmawia. Tam o 6, w której to tam warto przyjść, bo tam jest, wiesz. Okupują, rozmawiać nie chcą, no tam jest bardzo uroczyście, ale tam ponoć i na dole jest o tych biskupów. Ten ulicy mówił Artur, że tam i wino jest. Co prawda wycofali się, ale już zapowiadają, że no, to tylko zawieszenie. Tego będzie, no, widać, że tam, nie ma tam dobrej woli a sam będziesz z ich strony. Nie ma dobrej woli. Bo tam chyba w moim przekonaniu, to chociaż to będzie decyzja, tutaj więcej na ten temat może być marszałek Brudziński, to decyzja marszałka. Trzeba wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy mają prawo. Myślę tu o regulaminie Sejmu i także o kodeksie karnym, to już jest zadanie dla wymiaru sprawiedliwości. Dobra. Jeśli chodzi o ochronę życia, na poczcie, dobra? No to jest tak, że rząd rozpoczął od przygotowania ustawy za życiem, a więc do tego banku się przejdziemy, od przygotowania wsparcia. No, no to w tym banku tam nie ma co siedzieć, bo tam matek, w ogóle ciasno jest, mimo zrobić no, trudnej sytuacji, kawę, mimo herbatę, choroby swojego Ludwika, dziecka, zdecydują się na urodzenie dziecka, bo to jest wartością. No, życie jest największą wartością. Dobra, a na ten opłatę, co chcemy, aby stwarzać warunki ja wiem, że tam temu, i tak dalej, ale tam ta sala B, ci ludzie, koszty, te rodziny, które tych sal, są dotknięte są mili, właśnie takimi problemami, wiesz, miały realne wsparcie od państwa polskiego, bo to jest zadaniem państwa polskiego. Jeśli chodzi o tą umowę do handlu z Kanadą, to jest pierwszy krok. My uważamy, że trzeba się przyjrzeć i chyba ze dwa kamareczek jest tu Krakał, że na moim poczcie e-mailowej, że jest 200 zł, a do płacenia specjalnie mi się było tam na Piesięgoczyńskiej. Ona mówi, że może przyjść kara, ale oni kary nie dali. Ja mówię, no to dlaczego oni tak kłamią, że mówią, że najwyżej cykl, o jeden cykl się przedłuży, a jeszcze po co ta kara 200 zł? Skąd z tego to wynika? Jak oni mają tę umowę, 12 stron ma z maszynopisu drobnicą pisane, to panie, chyba to dla świętej Mańki do podpisania. Tak robią, wiesz, że Mańka ty podpis, a kto to będzie sprawdzał? I tam być może coś jest takiego, że raz nie wpłacenie, ale oni nie mówią, że 200 zł, oni mówią, że przedłużenie cyklu. To zobacz, jacy to są oszuści w tym Orange. Czy zabezpieczył? To dopiero trzeba pobyć, tam play jest lepsze, wiesz? Ja mam... Bardzo pełna zgoda, panie. Dziękuję. Dobry jest Radio Maria. Ja mam światło wodu, tego Mareczka tam też miesięcznie już się wyrówna, 78 zł, więc no, mamy 300 megabajtów na sekundę. Giga. Pan nam się przedstawi i skąd telefon? Jak słucha, jak pioruny chodzą. Dziękuję, proszę bardzo. Daj spokój. No co? I Mareczek jeszcze, wiesz co, wyskoczył w tym, że on przerwie umowę, to w Saturnie Złotych Tarasach dali bon 600 zł. Bo mamy taki rząd,
zerwie umowę, te światłowody, potem jeszcze raz wznowi, to znaczy moje nazwisko było i dostałyśmy 600 zł, on zakupił lodówkę. A teraz, że późno mu to dostarczyli na Krakow, na Gdańsk, dostał bon 200 zł na moje nazwisko, to jest nie wiem, czemu nie. No, dobra, znaczy nie, to i tak jest z rachunkiem za tą lodówkę, za nią nie skorzystam, ale jak my się tak troszkę pokłóciłyśmy, to ja nie wiem, kto skorzysta. No i się pogodzimy pewnie. No. Dobra, to jutro o 14, Michał. Dobra, ja ci jeszcze tam przypomnę i tak dalej. Wezmę te pieniądze, bo już tu nie chcę na te 3,50 te rachunki. Mam to gdzieś. Z tą pocztą zerwany bank. Co? Nie, bo ten Mareczek, wiesz, on tak postrasza, robi dymy, wiesz, i tak dalej, żeby dostać parę. Jak ja jemu opłacam, proszę ciebie, T-Mobile'a, jeden ten, to może być 45, to może być nawet i więcej, nie wiem, jeden abonament, wiesz, ale on za internetu nie ma, że tam, no tak, ma w prezencie i strasznie zadowolony, bo tam jest 13 rozdzielczości megapikseli, a ile u ciebie jest megapikseli? Że to jest niedotrzymane słowo, prawda? 13. No to jest bardzo dobra, wiesz, bardzo piękne robi ten. Chyba już tam robiłeś, nie? Temat jest. A jak internet chodzi? Trzeba dużo naprawić i ci, którzy to robią. Dość szybko, bardzo szybko. A słuchaj, a tam nie Gdańsk, nie Kraków. Pan trochę rusza swoją słuchawką aparatu, czy gdzieś tam pan ucieka. Pomimo, że proszę się dyscyplinować. To 25 tam tego. Ja jestem troszeczkę wzruszony, dlatego że odsłonię się pierwszy raz. Tak jak powtarzam. No bez limitu, ale ja dużo widzi przesyłało. Mi się to wszystkie te filmy podrzucało na jeden kanał, potem mi się te drugie filmy na inny kanał i tak to się dało, jeszcze idę spać. No dobra, to o 14, Michał, no to pozdrawiam serdecznie tam panią Tomaczkę Boską. Śpisz z tą Zofią Balasz w łóżku, tak? Weszła na antenę. No. Dobra, no to na razie, do 14, do jutra, ciao Balbino. Ludzie zaczęli oglądać. Ja sam nawet, ja sobie kupiłem taką, w Częstochowie kupiłem nie, sobie ja po prostu chcę satelitę. No rachunek, tak który ciąży, który trzymam, to żeby zapłacić. Bez tej telewizji, bez tego radia ja po prostu... Za telefon! Bym nie funkcjonował normalnie, ja bym nie miał zdrowego rozsądku. Dziękuję. Jakieś pytanie do naszych gości? Nie ma tak, że wiesz, kochani, musisz to, bo jak wiesz... Macie dużo społeczeństwa za sobą. Nie wiadomo z czego, to jest po prostu oni zdrowo, rozkładają ten windykację jakiejś takiej kary. Żeby pracować i zdrowy ten kraj, żeby był. Dziękuję no, panie Wojciechu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać, panie Wojciechu. Rzeczywiście zgadzamy się co do tego, że ten proces budzenia narodu rozpoczął się od wspólnych manifestacji w sprawie przyznania miejsca na multipleksie telewizji Trwam. No to wtedy właśnie w Warszawie odbyła się moim zdaniem najliczniejsza manifestacja. Wtedy policzyliśmy się, wtedy pokazaliśmy, że możemy być skuteczni, że jesteśmy podmiotem. Że jesteśmy podmiotem. No i później sytuacja tak się rozwijała, że doszło w 2015 roku do tego podwójnego zwycięstwa w wyborach, najpierw prezydenckich, a potem parlamentarnych. No niewątpliwie Radio Maryja, Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej to są wartości, bo tak jak rozmawialiśmy na wstępie, niezwykle istotne jest to, czy stworzone zostaną warunki do tego, żeby młodzi ludzie mieli szansę właśnie rozwoju w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, żeby mogli zakładać w Polsce rodziny, żeby mogli zdobywać wykształcenie, porządne wykształcenie. To jest niezwykle istotne i to niewątpliwie dzieło tu ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Adam z Niemiec. Na wieki wieków amen, bardzo proszę. I odważnie.
poważnie. Wziąć powietrze, uśmiechnąć się do nas i do dzieła. Cześć Boże dla wszystkich. Cześć Boże, Bóg zapłać. Ta opozycja to jest, że tak powiem, powiat tych tak zwanej kiedyś dyktatury ciemniaków. To jest to samo. Oni, ponieważ ja tak szacuję, że oni po prostu mają duży strach, więc puszą się, tak jak to niektóre zwierzęta nabierają mnóstwo powietrza, robią się jak balon, żeby przeciwnika przestraszyć. Moim zdaniem to najlepsza była metoda zastosować, tak jak oni to stosują, ten atak niby taki, bo chcą zająć Prawo i Sprawiedliwość i całą tą frakcję rządzącą, zająć właśnie, zmusić ich do obrony, żeby się musieli ciągle opędzać, bronić i tak dalej. I najlepszą tak w tym wypadku metodą to jest właśnie atak i oni to stosują. Ale z mojego doświadczenia z kolei wiem, że najlepszym przy takim ataku, najlepszą obroną to jest kontra. I moim zdaniem dobrze by było, gdyby się znalazły, a myślę, żeby się znalazły może 1000, może 10 000, może 100 000 podpisów do Trybunału Europejskiego. Nie wiem, z oskarżeniem tego pana firmaty, jak się nazywa, ten co jest w tej Komisji Europejskiej razem z piłkarzem. Na ich obydwu, ponieważ teraz będzie sprawa właśnie tego budżetu roztrząsana, więc te podpisy, lista podpisów do taki jutro tego Zelenskiego wezmę. Pozew w dużej ilości ludzi ze zespołowy pozew do tego Trybunału Europejskiego, że prawidłowo, demokratycznie wybrany rząd jest niszczony przez Komisję Europejską na wniosek byłych rządzących. To uważam, że to by po prostu wytrąciło im to poparcie. To naprawdę nie jest dużo. Zapalić ci tego na 2 miesiące to nie jest dużo, ale nie nagle, nie z wszystkich miesięcy, nie dopłata. Trzeba było prawo niemieckie, nie dopłata. To nie jest moja się nazywa Gesetz gegen Volksverhetzung, czyli przeciwko podburzaniu narodu. Kijowski, to on powinien już siedzieć w więzieniu, nie mówiąc o tym prezydencie z Poznania. Przecież to jest nieprawdopodobne, żeby można było sobie tak prawo kaleczyć, ludzi kaleczyć i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo, panie Adamie. Dziękuję bardzo. Ja też przepraszam za to określenie pomiot, bo jeżeli... to też myślę, że można innych słów używać, więc za nie przepraszam. Panowie. Pan marszałek. No cóż, oczywiście ja też przyłączam się do tych słów ojca Grzegorza. Różnijmy się w tym sporze politycznym od naszych konkurentów, również tym, żeby nawet jeżeli ten spór jest intensywny i taki niezwykle bulwersujący, to nie wchodzić w ich, że tak powiem, kolejny, bo tym, którym na sercu leży to, aby Polacy byli narodem niezwykle skłóconym, niezwykle rozedrganym, bo to tylko i wyłącznie się z takich sytuacji mogą cieszyć. Dziękuję panu za te wszystkie podpowiedzi, uwagi. Wsłuchujemy się w różnego rodzaju propozycje. Najlepszym dowodem to, że jak teraz w przeciągu tego ostatniego minionego weekendu miałem taką możliwość towarzyszyć panu premierowi Kaczyńskiemu w spotkaniach, które były organizowane w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim, w Szczecinie czy Gdańsku. To bardzo wiele właśnie takich uwag, takich głosów jak te, które tutaj dostajemy od państwa, czy to w formie telefonów, czy maili, czy podczas spotkań bezpośrednio. My z tych odpowiedzi czasami potrafimy czerpać pełnymi garściami. Program, który przygotowaliśmy, w dużej mierze oparty był właśnie o to, że rozjechaliśmy się po całej Polsce, spotykaliśmy się we wszystkich powiatach. Słuchaliśmy Polaków, również wsłuchiwaliśmy się w głos Polonii. Cenimy sobie Polonię niezwykle i tutaj też warto podkreślić, że takim czynnikiem
dzisiaj, przez te ostatnie lata, bo teraz mam nadzieję będzie się to zmieniało, kiedy sprawy Polonii wróciły do polskiego Senatu, ale takim, no można powiedzieć wręcz instytucją jedyną, która pełniła taką rolę integracyjną Polaków rozsianych po całym świecie. Także nagadałam się tutaj na temat działalności oszustystycznej tej firmy Orange, ale słuchaj, jakie to głupie, ja mówię do tej babki, ja mówię, pani zobaczy, tu SMS wyślij, 360, ale twój numer zaliczony do grona 90, nawet było i do 5, że wygrywasz nagrodę, ale to prawdopodobnie jest pewne. I ta ona mówi, a to nie warto, ja mówię, bo ja mam małe szanse, jak jest kilkadziesiąt osób, żeby to miało coś wygrać, ale po co oni takie głupoty ludziom przysyłają, żeby ludzie takiego SMS-a wysyłali. Ja mówię, wie pani co, a potem jeszcze, a skończyło ci się konto, doładuj 800 zł, żeby dalej można było grać. Ja mówię, no wie pani co, to jest jakaś kpina. No i ona wiesz, jako konsultantka firmy Orange, co mogła powiedzieć? No. Nic nie mogła powiedzieć, ale mi tylko o to chodziło, bo oni mówili, że jakieś przychodzą SMS-y i żeby ich nie akceptować, SMS-y z obcych źródeł. I one kosztują. Jak to się akceptuje i to, że to niby nie jest firma Orange, to ja się chciałem zapytać, czy to jest firma Orange. To jest. Czyli, że ta cała firma Orange to jest jedno wielkie oszustwo, a koło tego oszustwa się tych oszustów jeszcze więcej innych pełno kręci. I dlatego to, co Janek Witek tu wykrzykiwał, wytupywał, gdzieś ten film jest, ja się poszukam, to było takie śmieszne. Bo nie wiem, czy ty wiesz, jak Janek Witek tutaj tak sobie tupał, to ja do patelni nasypałam, proszę ciebie, pełno tych petów, trocin i mówię, jak już on poszedł, ja mówię, proszę państwa, to jest Janka Macieja jedzenie na patelni. I tą patelnię tak jest z tymi petami pokazuje. I to jest taki widok bardzo oryginalny, że jak to dla kogoś te pety są w życiu najważniejsze, że są aż na patelni jakoby do skonsumowania. No bo to trzeba dodać oleju, trzeba na maszynkę postawić, prąd włączyć, rozgrzać. Chciałbym zapytać, czy pan minister mógłby jeszcze raz zareagować. Proszę państwa, gdy nadaje nasze radio, to Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tak, tak, dziękuję. A może pan przybliżyć sprawę? Najwyższy czas, żeby tę sprawę przybliżyć, żeby odkryć twarze oszustom. Budowy drogi. Przekażę. Także proszę państwa, żeby... Bardzo proszę o telefon. Krótko porozmawiamy, sprawę wyjaśnię. Dziękuję bardzo, panie Eugeniuszu. Ja serdecznie dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam serdecznie państwa radio. Dziękujemy panu, z Panem Bogiem. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Halina Pasek-Doll, tym razem z Polonii, mianowicie dokładnie z Houston, z Teksasu. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra i pana wicemarszałka. Powodem mojego telefonu jest to, że no cóż, tak bardzo wahałam się, żeby przedzwonić, czy po prostu, czy mogę psuć ten mir tej wspaniałej rozmowy, bardzo pozytywnej i słucham z ogromną przyjemnością i wdzięcznością, bo jestem po prostu podłączona w sprawie Polski, może 40 lat mieszkam za granicą. Ale proszę ojca, jestem w Polsce co roku z moją rodziną i są pewne problemy, mianowicie ja uważam się za Polkę, mimo że mam paszport amerykański, ale dlaczego tak właśnie zastanawiałam się, czy mogę w ogóle zadzwonić, dlatego że... Tak, pani się, pani Halina, pani się już przełamała, to może spróbuj od pierwszego problemu, nawet tak? Moja mama, która tutaj jest, powiedziała, nie dzwoni, nie psuj sobie humor, ale mnie, ja potrzebuję pewnej pomocy. W Polsce będę już w maju, bo obiecałam mamie nabożeństwa majowe w kościele w Rymanowie Zdroju na Podkarpaciu, pani, ale proszę o... Pani Halino, jeżeli mogę, to ja bym tam nie utożsamiać, to nie jest kwestia humoru. Jeżeli są ważne sprawy, proszę mówić. Pierwsza sprawa. Dla mnie jest sprawa
osobiście bardzo ważna. Po prostu bardzo źle jestem traktowana w Polsce przez osoby prywatne. Doszło do rękoczynów, ja wynajmuję mieszkanie i po prostu nawet nie mogę zaparkować samochodu. Zgłosiłam to na policję. Powiedziano mi, że ja sobie mogę rowem chodzić. Ja to mam wszystko, no, mam na to dokumenty. Również przez cały poprzedni rok pisałam do policji właśnie na Podkarpacie, dokładnie w Rymanowie mieście. I po prostu chciałam się, skarżyłam się na tą osobę, która mnie po prostu, no nawet fizycznie trochę potraktowała. Po prostu straszy mnie. Chodzi oczywiście o pieniądze, bo zwykle o to chodzi. I co mnie bardzo zabolało, rozmawiając właśnie z policją w Rymanowie, powiedziałam im, to jest wina nawet nie ministra, tylko to jest wina Ziobry. Mnie to bardzo boli, bo jestem bardzo propolska, patriotką i katoliczką jestem. Słucham Radio Maria od wielu, wielu lat. Pani Halino, ja panią rozumiem, ale ja też czasem mam problem zaparkować i też różnie ludzie na mnie patrzą, no i nie wiem, czy ja zaraz bym do ministra, czy do policji. Najwyżej odjeżdżam na inny parking, chyba że to pod pani domem. Jeżeli pani ma dom w Rymanowie i tam ktoś pani broni zaparkować samochód, to byłoby dziwne. Broni, bo ja tam nie mieszkam na stałe, tylko po prostu wynajmuję przez cały rok mieszkanie, ale w tej chwili jestem właśnie tutaj w Stanach. I po prostu jestem pozbawiona tych takich praw, takich, do których jestem po prostu takich zupełnie normalnych, które ja powinnam, do których powinnam mieć dostęp. No ale widzi, i po prostu no... Tylko, że wie pani co, jeżeli pole parkingowe na przykład jest przez kogoś zajęte, to trudno, żeby pani na przykład tam zaparkowała. Ja nie chcę jakoś tak bagatelizować tego, o czym pani mówi, tylko żeby rzeczywiście był to problem, który no, można w którąś stronę wziąć i rozwiązać. Proszę ojca, ja próbowałam na wszystkie sposoby i mam z tym problemy i tak jak mówię, jestem 3-4 miesiące w Polsce, wydaję dużo pieniędzy, bo to jest osoba czteroosobowa. Chcę właśnie kupić, no może jak kupię dom, bo planuję to zrobić właśnie w Polsce, chcę zainwestować, bo wreszcie PiS doszedł do władzy, już się nie boję do Polski przyjechać. Może to zostanie rozwiązane, ale ja uważam, że mnie się po prostu dzieje krzywda, bo nie jestem traktowana, gdybym po prostu chyba popyskowała, brzydko powiedziała, to może jakiś byłby odzew, ale jestem kobietą i to już w pewnym wieku i mnie po prostu boli, że mnie traktują inaczej, aniżeli innych mieszkańców tej samej posiadłości. I uważam, że to nie jest fair. Po prostu to nie jest w porządku. Ja jestem do czego innego przyzwyczajona, zresztą panowie na pewno też, ksiądz również też. I uważam, że mnie się po prostu dzieje krzywda. Napisałam list do pana prezydenta, żeby jednak tą Polonię, jednak chciałabym jakąś odpowiedź uzyskać, dlaczego jest tak, jak jest. Że tylko ja powiem tak, wie pani co, no niech pani zadzwoni do Radia Maria, albo że pani przyjeżdża, ja pojadę z panią, no i zobaczymy, czy rzeczywiście jest tak, bo ja nie wiem, czy rzeczywiście musimy to roztrząsać. Pani mieszka teraz daleko, że mamy problem, bo ktoś nas źle potraktuje. Ja nie chcę pani powiedzieć, jak czasem mnie ludzie potraktowali różnie. No tak to jest, że trzeba dochodzić, pewnie trochę czasu mija, zanim ten szacunek zdobędziemy, albo kogoś przekonamy. No nie wiem, panie ministrze, panie marszałku, czy i w takiej sprawie jakby poradzić komuś, kto przyjeżdża raz na jakiś czas z zagranicy i też no, czuje się, może nie wiem, nie najlepiej, niekomfortowo, albo nawet tak jak pani mówi, ktoś mnie przezywa, no to trochę jest, mi dokucza. Ja nie chciałbym tu oczywiście wchodzić w kompetencje pana ministra, no ale policja państwowa jest instytucją hierarchiczną, zhierarchizowaną. Jeżeli pani ma takie wrażenie, że nie wiem, policjant policji powiatowej nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to jest szczebel wyżej, gdzie można się zwrócić o interwencję, jest komendant wojewódzki policji. Bo myślę, że w tym wypadku minister spraw wewnętrznych to już taka bomba atomowa, która by musiała być użyta, żeby przywrócić porządek na tym. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że bywa różnie i w takich szczególnie mniejszych miejscowościach czasami te zażyłości i kontakty między funkcjonariuszami policji a lokalnymi, nie wiem, mieszkańcami są tak silne, że jak się pojawia osoba z zewnątrz, no to wtedy może być potraktowana w sposób
nie tylko niegrzeczny, ale i niezgodny z prawem. No ale rzeczywiście, no, nie wydaje mi się, żeby tutaj była możliwa nawet taka bezpośrednia interwencja, bo też mało informacji, no, mało szczegółów, to by trzeba mieć udokumentowane. No trudno, żeby tutaj jakby angażować czas, pracę i osobiście i osoby. Tak, myślę, że na antenie no nawet trudno to jakoś tak zweryfikować. Tutaj mamy nadzieję, jestem przekonany. Bardzo też dziękuję za te miłe słowa pod naszym adresem, bo tak jak powiedziałem, no, my mamy też świadomość, jak wiele Polonii zawdzięczamy jako partia polityczna, ale też jako naród, bo często było tak, że w tych bardzo trudnych momentach naszej historii zawsze na naszych rodaków za granicą, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych państwach świata, mogliśmy liczyć. I tu też ukłony i dla pani mamy, bo taka, nie ukrywam, bardzo mnie ujęła ta pani historia i opowieść, że właśnie ze względu na to, żeby mamusia mogła wziąć udział w nabożeństwach majowych, pani przyjeżdża z mamą tutaj właśnie do Rymanowa. No takie piękne to, że wiem, że niejednokrotnie, nie raz, nie dwa ludzie mieszkający tu w Polsce na stałe mogliby się od Polaków mieszkających za granicą czy Polonii, tak tęskniących do tej, jak pisał Melchior Wańkowicz, kumkającej żaby, czy do takich właśnie nabożeństw, jak nabożeństwa majowe, nabożeństwa różańcowe w październiku, czy nabożeństwa czerwcowe, uczyć, że to właśnie państwo, Polacy mieszkający za granicą, jesteście dzisiaj nosicielami tego, co w naszej religii, w naszych zwyczajach, w naszej wierze, ale i w sprawach niezwiązanych z wiarą, a jakby natrwale wpisaną w historię naszego narodu, jesteście jakby depozytariuszami tych wszystkich pięknych wartości. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu. Kłania się Eugeniusz z Gdańska. Ja mam takie pytanie do Państwa. Nie wiem, może nie mam pełnej informacji, czy jest taka ustawa z ubiegłego roku, chyba 1066, dotycząca, no, znaczy w założeniach jakichś ewentualnych interwencji w kraju, gdyby zaszły jakieś wyższe stany konieczności państw ościennych Unii Europejskiej. Czy jest szansa na to, żeby tą ustawę i kiedy w ogóle, jeżeli jest, kiedy można spodziewać się anulowania tej ustawy w obecnej sytuacji? Moim zdaniem jest ona raczej po prostu nieaktualna, już niekonieczna, nie ma takiej potrzeby, a mało tego, ona moim zdaniem niesie pewnego rodzaju ryzyko, bo sytuacje na świecie, ściśle mówiąc w Europie, się bardzo często potrafią zmieniać, a póki co to w mojej ocenie, no, jest to na papierze, że tak, jako dokument, jako ustawa, no. Chodzi o tą ustawę o udziale zagranicznych funkcjonariuszy, no tak? Właśnie. Lub pracowników w wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W mojej ocenie to się tak nazywa, ale gdyby się przyjrzeć... No ja nie mam pewnego zaufania do tej ustawy, więc dlatego są to moje jakaś obawa, troska. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję Panu. Boże. Tak, ta ustawa została przyjęta w poprzedniej kadencji. Nie w poprzednim roku, tylko w poprzedniej kadencji przez koalicję PO-PSL. Ona w mediach została nazwana ustawą o bratniej pomocy, tak zwaną ustawą bratniej pomocy. Tak, ona oczywiście zostanie uchylona. No, myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że my nie będziemy korzystali z tego rodzaju przepisów. Te przepisy nie mają sensu, a więc ta ustawa zostanie uchylona. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo, halo, słyszymy się? Halo, słyszymy. Bardzo halo. Pana proszę o głos. Skąd Szczęść telefon? Boże. Szczęść Boże. Rajmund z Warszawy. Proszę bardzo. Chciałbym pozdrowić przede wszystkim osoby tu obecne w studiu i następnie, które są nieobecne, a najbardziej opluwane w Polsce, to jest ojciec dyrektor i pan Kaczyński. To są trzy osoby w Polsce najbardziej chyba, no nie wiem, już nie chcę dalej nic mówić. I chciałem podziękować panu ministrowi za naprawę policji, tak ja bym to nazwał. Teraz można powiedzieć śmiało, że
policjant to jest kolega na krakowskim przedmieściu. Nawet można porozmawiać w czasie 10 każdego miesiąca. Także to jest całkiem inaczej to wygląda. Następnie panu marszałkowi podziękować za ten walec, który przyjechał przez Sejm. Dobrze to wyszło. Może jeszcze nie do końca, bo oni tylko zawiesili, no ale trudno. Ale jeszcze mam jedną sprawę. Panowie, błagam, nie podkładajcie się. Te nagrody przed świętami to była też bomba. Ja wiem, że może pracujecie, ale darujcie sobie. Wszyscy mamy ciężko. Także to ciężka tam jest może i praca, tylko że jest